Kongres Nowej Mobilności 2023. Znajdujemy się w studio Otomoto i elektromobilni.pl. Z tej strony Paulina Wójcik i Marcin Domagała. Jest z nami pan Krzysztof Zamożny, szef sprzedaży Garo Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja na polskim rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż ładowarek do samochodów elektrycznych? Na pewno ta tendencja jest wzrostowa. My produkujemy stacje jako grupa, bo my jesteśmy grupą polsko-szwedzką. Fabryka do akurat stacji AC znajduje się w Szczecinie, natomiast grupa, siedziba główna grupy jest w Szwecji. Więc no my te przyrosty widzimy corocznie i one są dość duże, ale to głównie ze względu na Skandynawię. W Polsce, jak wspomniałem, są, ale no to jeszcze nie są na tyle znaczące ilości, żeby w tym wykresie, gdzie ten nazwany kijem hokejowym, żebyśmy się już znaleźli w tej fazie wykładniczego wzrostu. Natomiast faktycznie zeszły rok był pierwszy, gdzie ta krzywa już odbiła znacząco. Także widzimy przyrosty, daleko nam jeszcze do Skandynawii, natomiast faktycznie zaczyna się dziać, tak bym to określił. No właśnie, w Trzebuszu powstała nowa fabryka produkująca stacje ładowania samochodów elektrycznych. Proszę powiedzieć, jakie Państwo macie plany, założenia na przyszłość, jak to będzie wyglądało? Tak, jeżeli chodzi o Trzebusz, to faktycznie na naszej poprzedniej lokalizacji maksymalne moce przerobowe, to z perspektywy Polski to może zabrzmi wręcz komicznie, ale były niewystarczające, bo produkowaliśmy do 2000 stacji tygodniowo. No, my mamy w tej chwili ogólnodostępnych stacji w Polsce w okolicach 3000, więc to się wydaje astronomiczna ilość. Tylko że ja jeszcze raz wspomnę o tym, że my na dzisiaj głównym odbiorcą jest Skandynawia. Tam są zupełnie inne ilości. Więc dla nas te 2000 tygodniowo to po prostu było niewystarczające, a zakład na Szymborskiej w Szczecinie no już osiągnął maksymalną wyporność. Stąd pomysł, jeżeli chodzi o Trzebusz. I teraz no, w Trzebuszu już jesteśmy, ten transfer już się udał. Trwał właściwie błyskawicznie. My jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem, w jakim tempie to się udało przeprowadzić. Praktycznie w ciągu kilku tygodni cała produkcja, nie było przystoju, tak? To było przenoszone na bieżąco. I teraz w momencie, w którym osiągniemy już maksymalne czy docelowe zatrudnienie i park maszynowy w naszej nowej lokalizacji, to 10-krotnie zwiększają nam się moce przerobowe. Czyli mówimy o 20 tysiącach stacji tygodniowo. Także odpowiadając tak na pytanie, jak widzimy przyszłość, no my musimy, my musimy być przygotowani na rynek, a nie odwrotnie, więc no, skalujemy ten nasz rozwój, ale skalujemy go w taki sposób, no, żeby nie było takiej sytuacji, że to już naprawdę ruszy, a wydaje nam się wszystkim, że to już ruszy, to już jest kwestia, no, wszedł jeszcze AFIR, tak? Więc dochodzą już wręcz rozporządzenia, które my musimy spełniać, jeżeli jako administracja krajowa chcemy spełnić, tak? No, jeżeli administracja krajowa nie będzie chciała spełnić, to już, ale to nie rozmawia na teraz, na dzisiaj. Zakładamy, że administracja krajowa będzie chciała to spełnić, więc te stacje będą potrzebne, więc my chcemy być gotowi. Także stąd pomysł z Trzebuszem i tak jak wspomniałem, no, 10-krotny przyrost możliwości produkcyjnych, także no, my jesteśmy gotowi, czekamy na rynek. Robi to ogromne wrażenie. Ja chciałbym wykorzystać tę okazję i zapytać pana jako eksperta, czy w pana ocenie miejska infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych powinna być oparta na AC czy na DC? Tak, to jest pytanie, które pojawia się bardzo często. Ja się bardzo cieszę, że ono się pojawia, bo ja jestem najdalej od jednoznacznej odpowiedzi AC czy DC. Absolutnie, to musi być miks. To absolutnie musi być miks. Ja znowu się będę posiłkował Skandynawią, no bo tam mamy doświadczenie 15 lat już rozwoju tego rynku. No szczególnie w Szwecji widzimy eksplozję stacji AC w tej chwili. Szwecja od początków elektromobilności do końca 2022 roku miała w okolicach 15 tysięcy publicznych stacji ładowania AC. Czyli no, przypomnę, że Szwecja to tam 11 milionów obywateli, więc no, czterokrotnie mniej niż Polska. Oczywiście inny poziom, jeżeli chodzi o ilość samochodów elektrycznych. Niemniej przy tych założeniach, które podałem, przy tych liczbach, które podałem, 15 tysięcy samochodów elektrycznych, 15 tysięcy stacji ładowania AC do końca 2022, a od stycznia 2023 do końca sierpnia kolejne 10 tysięcy, czyli niemalże podwoili ilość stacji AC w ramach infrastruktury miejskiej. Tych stacji musi być coraz więcej, jeżeli chodzi o AC, bo no, to oczywiste, samochód nam przez większość czasu stoi. Ja nie mówię o samochodach, które
działają jako narzędzia pracy, tak? Jako kurierzy, jako taksówkarze. Chociaż oni też mają zaplanowane postoje, wiedzą gdzie stoją, wiedzą gdzie się mogą ładować. Natomiast samochody nasze, osobowe, samochody codziennych użytkowników, one przez większość czasu stoją i one się mają ładować tam gdzie stoją, więc te ładowarki co oczywiste muszą się pojawiać i pojawiają się. Przy zakładach pracy, już nie tylko galerie handlowe, hotele, ale tutaj cała ta przestrzeń miejska, ta praktyczna przestrzeń miejska, tam gdzie my mamy zaparkować, ale nie jedziemy po to, żeby się ładować. My jedziemy, bo tam mamy jechać i tam mamy mieć możliwość ładowania, a nie my jedziemy w to miejsce i szukamy, gdzie my w okolicach możemy się podpiąć i ładować swój samochód. Więc tu jest przestrzeń ogromna do zaadoptowania. No ja cały czas podkreślę, jeżeli chodzi o nasz rynek polski, no właściwie cały czas stacje, gdzie, czy huby, huby teraz takie popularne słowo, tak, ale miejsca, gdzie tych stacji jest kilkanaście, to cały czas jest jednak nietypowe. To królują pojedyncze miejsca, pojedyncze stacje, szczególnie na autostradach, więc to wszystko oczywiście musi się zmienić. Więc jeżeli chodzi o infrastrukturę AC, oczywiście jak najwięcej stacji ładowania w miejscach, w którym i tak parkujemy. Natomiast DC jest niezbędne do szybkiego doładowania, no jednak przy AC ładujemy się taką mocą, na jaką samochód pozwoli, nawet jak ładowarka jest 202 kW. Więc przy trasach przelotowych, przy takich wyjazdach, gdzie my nie możemy sobie pozwolić na kilkugodzinny postój, tam absolutnie musi być również infrastruktura DC. Także odpowiadając na to pytanie, jak najbardziej miks, to musi być miks. Statystyki mówią gdzieś o poziomie 70 do 30, że to jest taki zdrowy stosunek stacji DC do AC. I wydaje nam się, że to będzie bardzo podobnie u nas w kraju. Skoro mowa o wyjazdach i wygląda na to, że sporo mamy po sąsiedzku krajów, które tę sieć mają nieco bogatszą niż my, to od razu pojawia się temat roamingu. No i oczywiście Państwo nie jesteście operatorem, tylko producentem, aczkolwiek pytanie brzmi, czy w Pana ocenie roaming to jest coś, co jest niezbędne do funkcjonowania dobrej sieci? I drugie pytanie jakby powiązane z tym, czy Wy jako producent jesteście na to gotowi, czy w ogóle musicie się przygotowywać od strony produkcyjnej na roaming? To dobrze, że Pan zaznaczył od strony producenta, bo my produkujemy stacje, a nie działamy w obszarze oprogramowania. My wychodzimy, od zawsze wychodziliśmy z założenia, trochę jak producent telefonów komórkowych, że my chcemy dostarczyć urządzenie, które jest stabilne, które jest niezawodne, z odpowiednim serwisem, natomiast to, kto będzie i jak będzie to używał, to my tego już nie narzucamy. To zależy od właściciela, od inwestora. Więc to, z czym my od początku wychodziliśmy, to absolutna otwartość na wszystkie systemy. My stawiamy otwarty protokół OCPP, czyli ten protokół, po którym komunikuje się znakomita większość wszystkich operatorów. I to, kto na jakiego operatora się zdecyduje, to już jest tylko i wyłącznie decyzja właściciela samej stacji czy grupy stacji. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o roaming i nasze podejście, mimo że nie jesteśmy operatorem, to może moje osobiste zdanie, absolutnie konieczne. Nie możemy sobie pozwolić oczywiście, że możemy sobie pozwolić, tylko no jeżeli to ma mieć cokolwiek wspólnego z komfortem, to musimy za wszelką cenę unikać 40 aplikacji, 60 kart RFID i tak dalej. To musi być unifikowane. Także roaming, zresztą to już się dzieje, no na rynku polskim już zaczynają się klarować ci ewidentni liderzy i w naturalny sposób skupiać, konsolidować ten rynek mniejszych operatorów. Także ja myślę, że to pójdzie w tym kierunku, a roaming zresztą no w kartach paliwowych też to już występuje. Nie wiem, czy możemy wymieniać nazwy, tak? No, przecież no, karta typu DKV to jest nic innego jak roaming, jeżeli tak to można nazwać, tak? Roaming kart paliwowych. Więc tutaj szlaki są przetarte, a konkretne rozwiązania już obecne. Potrzebne znowu skala, ale to przyjdzie wraz z rozwojem. Super. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Pan Krzysztof Zamożny, szef sprzedaży Garo Polska. Dziękuję. Thank you.